Puls Biznesu. Do słuchania. Niektóre fundusze w ostatnich miesiącach stały się bardzo aktywne. Chyba żaden nie pochwalił się tyloma transakcjami w krótkim czasie, co Resource Partners, które od początku tego roku kupiło 4 spółki i sprzedało jedną. Do rozmowy zaprosiłem więc Ryszarda Wojtkowskiego, partnera zarządzającego w Resource Partners. Na początku pandemii od ekspertów branżowych słyszałem, że o ile zwykłe fundusze czekają na wyklarowanie się sytuacji, o tyle do roboty mogą zabrać się fundusze restrukturyzacyjne, które do tej pory były mało aktywne w Polsce, choć dobrze znane na zachodzie Europy. Do niczego takiego jednak nie doszło. Czyżby więc fundusze restrukturyzacyjne miały się nigdy nie przyjąć w Polsce? Podobno nie można mówić nigdy. Wydaje mi się, że generalnie, że pandemia była testem naszej wyobraźni. Chyba nikt z ręką na sercu nie zdawał sobie w pełni sprawy, co nas czeka. I dodajmy uczciwie, dzisiaj też nie jesteśmy w stanie kompetentnie powiedzieć, co będzie w przyszłości, jakie trendy będą trwały, a co szybko się zmieni. Ale jedno doświadczenie już mamy. Znaczy, firmy w lockdownie nie potrzebowały do przetrwania restrukturyzacji. Bo jak rząd zamyka nam firmę, to nie potrzeba żadnej restrukturyzacji, tylko kapitału, żeby przetrzymać ten okres, kiedy nie możemy działać. Władze udzielały pomocy dużym i średnim firmom, więc tym, które są przedmiotem zainteresowania funduszy private equity, no powiedzmy sobie szczerze, po uważaniu. Stąd zamiast szukać inwestora, firmy zaczęły szukać dostępu do władzy. I my mieliśmy takie przykłady, tak może najbardziej klasycznym była firma VRG, znalazł Marek Bytom, Wistula czy Denis Clair, która zatrudniła jako prezesa polityka PiS. Atrakcyjność członkostwa w Narodowych Radach Rozwoju czy Radzie Gospodarczej czy Premierze, jak już nic nie działało, to składano hołdy lenne władzy. I wydawało się, że taka pomoc jest najtańsza i najbezpieczniejsza i czas dopiero pokaże, czy to akurat jest prawda, bo może się okazać, że to państwo będzie największym graczem na rynku przejęć w przyszłości. Ale widzieliśmy sytuację, w której umierały całe branże, umierają całe branże, a jednocześnie obok spora część gospodarki ma się świetnie. Przykład portfela naszego funduszu jest taki, że w całości ponad dwukrotnie zwiększyliśmy obroty, ponad proporcjonalnie wzrósł nam w ubiegłym roku zysk. Niektóre dzięki pandemii, niektóre wbrew niej. Ten trend się wręcz nasila w roku bieżącym. Czy to będzie zjawisko trwałe? Trudno powiedzieć, ale po każdym kryzysie wzrastało zapotrzebowanie na świecie na produkty tańsze, a ciągle dobrej jakości i ze skróconym łańcuchem logistycznym. To jest taki moment, w którym wiele firm widzi szansę na skokowy rozwój, na ekspansję geograficzną czy produktową i widzi, że rezygnacja z takiej szansy prowadziłaby do marginalizacji na rzecz bardziej zdecydowanych konkurentów. I co jest potrzebne przy takiej strategii? Potrzebny jest kapitał, którego dzisiaj trudno szukać w bankach, które mają obligacje, zerowe stopy procentowe, mają podatek bankowy i potrzebny jest know-how międzynarodowej ekspansji. I takie fundusze private equity jak nasz są w stanie dostarczyć jedno i drugie. I to jest pewnie powód, dla którego powstało bardzo dużo inwestycji, które mają charakter finansowania wzrostu, a nie są projektami restrukturyzacyjnymi. No właśnie, no bo w ostatnich miesiącach fundusze się uaktywniły. Wy dokonaliście 4 transakcji, jak tak patrzę. Producent lakierów hybrydowych, producent przysmaków dla psów, producent rowerów marek premium i ostatnio producent placów zabaw. Czyli jak rozumiem, to jest dobry moment na inwestowanie w spółki, ale takie, które pewnie macie zamiar rozwinąć poza Polską, tak? Czy to jest taka okazja na sfinansowanie ekspansji? To jest okazja do finansowania ekspansji. Tak jak wspomniałem, teraz jest moment, w którym bardzo wiele firm widzi, że ma taką szansę się rozwinąć. My jesteśmy jedynym funduszem, który ma specjalizację sektorową, co nam czasami wypominają. Specjalizację w produktach i usługach konsumenckich i widzimy, że w tej branży jest bardzo dużo bardzo ciekawych pomysłów. Co one muszą spełniać, żeby być ciekawe? Może podam kilka przykładów. Pan wspomniał o Macedzie i Atlantiku, czyli dwóch firmach, które produkują przysmaki dla psów. Otóż wierzymy w firmy, które zagospodarowują nisze i są w stanie w tej niszy być znaczącym graczem europejskim. I przykład tych przysmaków dla psów jest właśnie bardzo ciekawy, bo generalnie rośnie w Europie ilość psów. W czasie pandemii w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 3 miliony sztuk. Ale to może brzydko zabrzmi, ale spada ich masa. Znaczy mamy coraz więcej psów i coraz mniejszych psów. I teraz okazuje się, że to jest wielki problem dla producentów karmy dla psów, ponieważ tej karmy zużywa się coraz mniej.
Pandemia spowodowała, że będąc w domu mamy z tymi psami jeszcze dodatkowo lepsze relacje i czujemy się lepiej, zamiast dawać im karmę, dając im przysmak. Myśmy zainwestowali właśnie w te przysmaki, które zastępują karmę i dzięki temu nagle staliśmy się jednym z dwóch, trzech największych producentów w Europie, co od razu spowodowało zainteresowanie wszystkich graczy po stronie finansowej, po stronie branżowej w handlu, a także tych, którzy produkują tą karmę i muszą od tej karmy w jakiś sposób uciec. Czyli taka strategia. Inwestujemy w firmę, która ma niszę, w tej niszy się bardzo rozbudowała i ta nisza staje się ważnym elementem globalnego rynku i jest interesująca dla graczy. Drugie kryterium, które jest ciekawe, to są firmy, które same definiują swój rynek. Taką firmą był MatchFit, czyli dostawca diety pudełkowej. Byliśmy pierwszym, jeśli nie jedynym funduszem, który uwierzył w potencjał tego rynku. Było nam o tyle łatwiej, że jesteśmy funduszem, w którym decyzje inwestycyjne zapadają w gronie partnerów, którzy rozumieją ten rynek. Ja pracowałem przedtem w globalnych funduszach i wiem, że zawsze w komitetach inwestycyjnych łatwiej przepchnąć projekt, który gdzieś komuś się sprawdził. Dieta pudełkowa jeszcze się nikomu w funduszach private equity nie sprawdziła i w związku z czym było trudno znaleźć fundusz, który byłby gotowy w to zainwestować. I zaraz można było zarzucić, że dieta pudełkowa wzrosła dzięki pandemii. I to nie do końca jest prawda, bo na początku pandemii nam wręcz spadła sprzedaż, dlatego że ludzie zamknięci w domach zaczęli sami gotować, a jak już chcieli kupować catering, to wspierali lokalne restauracje. Musieliśmy znaleźć nowe dojście do tych klientów i w rezultacie ten MatchFit w ciągu tego ostatniego roku się tak rozwinął, że byliśmy w stanie po 2 latach obecności sprzedać go blisko 4 razy pieniądze w polskiej walucie. No właśnie, no, macie wyraźnie określone branże, w które chcecie inwestować. Tymczasem wydaje mi się, że teraz takie najbardziej modne branże, no to jest e-commerce jako pierwsza, najważniejsza branża, no i rzeczy związane z ochroną zdrowia. Czy nie uważa pan, że może teraz należałoby trochę rozluźnić te kryteria i poszukać szans właśnie w takich branżach, które są bardzo wyraźnymi beneficjentami pandemii? Pewnie inwestowanie w służbę zdrowia jest trudne. My mieliśmy kiedyś inwestycje w sieć klinik i szpitali i powiedzieliśmy sobie, nigdy więcej nie będziemy zależeć od Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też dzisiaj pewnie jest to zły moment do inwestowania, ponieważ tam rzeczywiście, jeżeli gdzieś mówimy o wycenach, które odbiegają od standardów, to pewnie tam. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że jeśli chodzi o tą drugą część, czyli digitalizację spółek, to one się świetnie sprawdzają właśnie w branżach tradycyjnych. Wszystkie nasze spółki, które osiągają sukces, musiały bardzo dużo zdobyć kompetencji właśnie w digitalizacji. Zaczyna się to od e-commerce'u, który po prostu jest niezbędny w momencie, kiedy są utrudnione dostępy do tradycyjnych sieci handlowych, ale dotyczy to całej reszty funkcjonowania tych spółek. W ogóle, jak rozmawiamy o digitalizacji, a potem zaraz następne słowo klucz, które się często pojawia, to jest innowacja. My po prostu widzimy, że polskie spółki tylko dlatego mają szansę się rozwijać w Europie, bo są niezwykle innowacyjne i te innowacje niekoniecznie muszą się łączyć właśnie z farmacją, czy telekomunikacją, czy z internetem. One się świetnie sprawdzają w produktach na przykład spożywczych. Myśmy byli w stanie w poprzednich naszych spółkach portfelowych rozwijać się w Europie, ponieważ na przykład mieliśmy ciastka bezcukrowe, które były hitem na wielu rynkach. Mieliśmy wafle ryżowe, które nie brudziły rąk i ta innowacja wzbudziła olbrzymie zainteresowanie i konsumentów, i naszych konkurentów w Europie. Czyli innowacja może być wszędzie i my nie doceniamy tej siły innowacyjności polskiej gospodarki, która jest często w małych atrybutach bardzo takich tradycyjnych produktów. Wszystkie te firmy, które inwestujemy, one dlatego się mogą rozwijać, dlatego mogą zwiększać sprzedaż, nie dlatego, że są tańsze. Tylko dlatego, że właśnie mają jakieś atrybuty, jakąś innowację, która ich wyróżnia. I to niekoniecznie COVID tylko przyspieszył sprawę e-commerce'u. Natomiast innowacyjność, digitalizację procesów zarządzania, kierowania produkcją, to wszystko musiało być wcześniej. No właśnie, no to tak na koniec. Czy pandemia była zjawiskiem, które pańskim zdaniem wywoła jakieś trwałe zmiany w gospodarce, w patrzeniu funduszy private equity na poszczególne branże i wyceny spółek? Czy raczej spodziewa się pan, że w perspektywie tych kilku miesięcy czy przyszłego roku sytuacja wróci do normy? To znaczy e-commerce czy inne branże będzie już bardziej rozwinięty, ale generalnie powrócimy do takiego życia i do takich wycen też spółek, jakie obserwowaliśmy przed pandemią. To zacznę od tego, że dzisiaj te wyceny nie są takie dramatycznie różne. No, z wyjątkiem może tych wycen związanych ze spółkami, które można było bezpośrednio połączyć z COVID-em. Widzimy, że my kupujemy te spółki dzisiaj po takich wycenach sprzed covidowych. Pierwsze wyjście i te wyjścia, które negocjujemy, pokazują, że te wyceny są ciut wyższe, ale to wynika z tego, że firmy są większe, lepsze i bardziej atrakcyjne. Natomiast generalnie można spodziewać się, moim zdaniem, wręcz pewnego wzrostu wycen w przyszłości, dlatego że na rynki trafia olbrzymia ilość kapitału różnych funduszy pomocowych w Stanach, olbrzymi pakiet, ten fundusz odbudowy europejski.
i to spowoduje bardzo duże zainteresowanie właśnie konsolidacją rynku. Firmy dobre, które przetrwały ten COVID, mają pomysł na rozwój, nie tylko polskie, ale europejskie, będą szukały możliwości konsolidacji i będą na to miały pieniądze ze strony funduszy i ze strony rządów. Więc ja bym nie zakładał spadku wycen, ale takiego zdrowego wzrostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Ryszard Wojtkowski, partner zarządzający funduszu Resource Partners. Dziękuję bardzo.